17 maja 2019 roku na długo zachowa się w pamięci mieszkańców Wronek i pracowników zakładu karnego we Wronkach. Tego dnia obchodzili oni jubileusz 125-lecia zakładu karnego we Wronkach. Rocznica ta zbiegła się z setną rocznicą istnienia w Polsce służby więziennej. Obchody rozpoczęły się mszą świętą, którą poprowadził arcybiskup Stanisław Gądecki. Podczas homilii ksiądz arcybiskup wskazał na wyjątkowe cechy, jakie muszą mieć pracownicy służby więziennej. Tak oto przez kolejne wieki stają obok siebie funkcjonariusze i więźniowie. Dzisiejsza rocznica i jubileusz przypominają nam o nielekkiej służbie w więziennictwie, w instytucji zagrażającej czasami zdrowiu i życiu funkcjonariuszy. Do tej służby potrzebne są szczególne predyspozycje. Nie każdy jest w stanie pochylać się nad człowiekiem, który popełnił przestępstwo i odbywa karę. Bardzo serdecznie dziękuję za osobiste zaangażowanie księdza arcybiskupa i bardzo proszę o błogosławieństwo dla nas, dla funkcjonariuszy, dla pracowników służby więziennej i dla naszych rodzin. Główna część uroczystości odbyła się na Wronieckim Rynku. W imieniu dyrektora Okręgowego Służby Więziennej pułkownika Marcelego Sauermana oraz dyrektora Zakładu Karnego we Wronkach pułkownika Artura Koczerby serdecznie witam Państwa na uroczystości wręczenia sztandaru połączonej z obchodami 125-lecia istnienia Zakładu Karnego we Wronkach. Zakładu Karnego we Wronkach. Flagę państwową podnieść! Zakład karny we Wronkach otrzyma sztandar. Sztandar to symbol, to świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym a przysięgą wojskową. Cytuję słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego z głębokim i szczerym przekonaniem, że sztandar naszej jednostki od tej chwili będzie materialnym symbolem tych wszystkich ważnych dla naszego środowiska wartości. Trzeba w tym momencie przywołać słowa patrona polskiego więziennictwa, świętego Pawła, tak aktualne w codziennej pracy penitencjarnej. Głoś naukę, w razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. Takie są właśnie nasze wartości dla ochrony społeczeństwa, traktując osoby pozbawione wolności humanitarnie i praworządnie, codzienną pracą zabiegamy o ich resocjalizację. Szanowni Państwo, za chwilę nastąpi uroczyste wręczenie sztandaru Zakładowi Karnemu we Wronkach.
Ku chwale ojczyzny. Szanowni Państwo, w tym momencie następuje przekazanie sztandaru pocztowi sztandarowemu Zakładu Karnego we Wronkach pod dowództwem starszego kaprala Artura Rena. Szanowni Państwo, następuje prezentacja sztandaru Zakładu Karnego we Wronkach. Na jego stronie głównej o barwie czerwonej znajduje się godło państwowe Rzeczypospolitej Polskiej. Wizerunek orła białego haftowany jest srebrnym sztychem, a korona, dziób i szpony sztychem złotym. Nad godłem widnieje napis Służba Więzienna, a pod godłem napis W Służbie Rzeczypospolitej Polskiej. Na stronie odwrotnej płata sztandaru o barwie szafirowej umieszczono oznakę służby więziennej z napisem Zakład Karny we Wronkach. Głowica sztandaru składa się z wizerunku orła białego ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, podstawy oraz tulei mocującej głowicę do drzewca wykonanego z drewna toczonego. Uroczystości zakończyły się na terenie zakładu karnego, gdzie złożono wieńce pod tablicami upamiętniającymi więźniów politycznych represjonowanych we Wronkach za czasów reżimu stalinowskiego. Ostatnim punktem uroczystości było otwarcie Izby Pamięci i odsłonięcie tablicy ku czci pamięci funkcjonariuszy i pracowników poległych i pomordowanych podczas II wojny światowej.